Witam Cię bardzo serdecznie, z tej strony Darek z Dobrego Poziomu Dźwięku. Czy można bez wzroku obsłużyć izotop ozone, czyli bardzo zaawansowane narzędzie służące do masteringu? Jak pracuje niewidomy realizator? Część trzecia. W pierwszej części pokazałem Tobie, w jaki sposób niewidomy realizator może zacząć pracować, na przykład coś nagrać, nałożyć pogłos. W drugiej części pokazałem Tobie, w jaki sposób niewidomy realizator na przykład może zrobić taki bardzo, bardzo prosty mastering audiobooka. A dzisiaj chcę Tobie pokazać, w jaki sposób, czy w ogóle się da, obsłużyć, zrobić bardzo prosty mastering, obsłużyć Master Assistant. Master Assistant to jedna z bardzo fajnych funkcji nieprostych, bo to wbrew pozorom wcale nie jest prosta funkcja. Bardzo zaawansowanego narzędzia, jakim jest izotop ozone i wbudowana właśnie funkcja w to narzędzie, czyli właśnie Master Assistant. Master Assistant to funkcja, która przydaje się realizatorowi dźwięku w momencie, kiedy chce dokonać masteringu. A mastering, mówiąc najprościej, bo można o masteringu mówić bardzo długo, to jest taka ostateczna ostateczność, wyszlifowanie naszego diamentu, którym jest miks, nadanie ostatecznej, wygładzającej, sygnałowej ekstra ligi, którą już ostateczny odbiorca słyszy, czyli ostateczne nadanie sznytu, szlifu, to nie jest poprawa miksu absolutnie, tylko jest to wygładzenie, nadanie ostatecznego, fajnego brzmienia, tak na dobrą sprawę, sprawienie, żeby dźwięk był dostosowany do panujących miłościwie nam królów standardów obowiązujących w danej dziedzinie sygnału dźwiękowego. Takich dziedzin jest kilka, chociażby na przykład platformy dźwiękowe, czy platformy streamowe, platformy nośnikowe typu CD i tak dalej, i tak dalej. Powiedziałem o masteringu, to tak w nawiasie dla inżynierów dźwięku, którzy będą mnie słuchać, powiedziałem w bardzo prosty sposób, tak aby, że tak powiem, przeciętny odbiorca, który jest również hobbystą dźwiękowym, również zrozumiał, co to jest mastering. Natomiast dużo więcej o dźwięku można usłyszeć i zobaczyć w moich kursach www.dobrypoziomdźwięku.pl bez polskich znaków www.dobrypoziomdźwięku.pl. A teraz jedziemy z koksem. Jak pracuje niewidomy realizator? Jak? Jak mu się chce. Kochani, mamy projekt taki na bardzo szybko zrobiony, lektor i muzyka, zrobiony na potrzeby tego tutorialu. Posłuchajmy. Jaki mikrofon dla wokalisty, rapera, podcastera czy lektora? Dynamiczny, pojemnościowy? Ile wart jest dobry mikrofon? 100, 500, 1000 zł? Czym się kierować podczas zakupu mikrofonu? Z tego audioporadnika dowiesz się, co to jest mikrofon dynamiczny, co to jest mikrofon pojemnościowy, jakie są różnice między mikrofonem i tak dalej, i tak dalej. To jest muzyka i głos lektora. Lektorem w mojej oprawie dźwiękowej jest lektor Tomasz Urbański. Tomasz Urbański, lektor z doświadczeniem. Możecie go posłuchać w audiobookach na właśnie wszelakich platformach i na pewno tam osoby dbające o mastering to wszystko zrobiły, co należy. Tomasz Urbański, bardzo gorąco polecam jego głos. No i kochani, co zrobić, w jaki sposób, bez właśnie wzroku, jeżeli na przykład osobie niewidomej wybito oczy, co zrobić, żeby asystenta od izotopa jednak, a to jeszcze drugie trzeba wybić, mnie nie widać, ale będzie słychać, wybi to drugie oko, żeby osoba niewidoma mogła ten asystent obsłużyć. Nakładam więc właśnie jak najbardziej ozone z asystenta i tutaj mała dygresja. Od wersji tak naprawdę wbrew pozorom subskrypcyjnej, czyli od wersji Ozone Pro,
tej subskrypcyjnej Izotop dla osób niewidomych staje się jeszcze bardziej dostępny, co za tym idzie w wersji zapewne 10, jeszcze lepiej będzie dostępny. To znaczy, że wszystkie gałki pokrętła będą zaetykietowane, czyli każda będzie nazwana, czyli wszystko, co wizualne, będzie jeszcze nazwane. To, co będzie widać, to będzie czytnik ekranu słychać. Będzie to mówione. Ja włączę teraz czytnik ekranu. Może go jeszcze zwolnię, żeby był właśnie bardziej słyszalny. O, myślę, że tak będzie ok. Pochwalę się, kupiłem sobie kiedyś Reapera, więc to już dawno, dawno temu. Ok. I teraz nałożę Ozona. No ja nałożę może tą wersję subskrypcyjną, chociaż mam wersję Pro, wersję Advance w zasadzie, ale ja nałożę wersję właśnie subskrypcyjną też, bo mam sobie, wykupiłem subskrypcję A dla porównania, żeby wiedzieć, co w trawie piszczy. Wpisuję Ozone i szukam wersji Ozone Pro. Okej. Okay. No jeszcze raz. Okay. Szukam samego Pro. O, i mam Ozone Pro Izotop. Fik. Szukamy. Klikamy. Oczywiście to jest wtyczka, która się długo ładuje. Dobra, mamy wtyczkę Ozone Pro. No i tak nam wygląda ta wtyczka. Ja włączam teraz... Jaki mikrofon dla wokali? Okej, przyciszam to i jeszcze raz sobie zmaksymalizujemy wtyczkę. I tu oczywiście mamy bardzo dużo różnych parametrów. Jak wiadomo, jeżeli pracowałeś już z wtyczką Izotop Ozone bądź z dowolnymi wtyczkami Izotopa, no to wiadomym jest, że jeżeli chcesz uruchomić asystenta, no to należy uruchomić również sygnał dźwiękowy. Dlatego, żeby asystent mógł pracować, musi mieć sygnał włączony dla analizy tego dźwięku. No to w takim razie spróbujmy uruchomić Master Asystenta. I tutaj klikam na Master Assistant. Fik. I oto mam różne opcje od Master Assistanta. Jakie? Myślę, że to będzie zrozumiałe. Czyli tu mam różne opcje, które mogę sobie wybrać. Czyli wiadomo, żeby utworzył takie presety, które tutaj mówimy. No, na przykład możemy sobie utworzyć, jeszcze raz cofam Shift Tabem. Na przykład do minus 11 lufs możemy sobie utworzyć taki processing. Nam Master Assistant zrobi. Albo do minus 10. Jeżeli nie wybiorę nic z tych presetów, a po prostu dam Run Assistant, to asystent sam zastosuje jakiś swój preset na podstawie analizy tego dźwięku. Ja cały czas mam dźwięk włączony. Podgłośnimy trochę. No to dajemy Run Assistant. No i pracuj pan. Różnice między mikrofonem pojemnościowym a dynamicznym. Za chwilę zmieni się poziom tego sygnału. Wokalisty, rapera, podcastera czy lektora. Dynamiczny, pojemnościowy. Ile wart jest dobry mikrofon? 100, 500, 1000 zł? Czym się kierować podczas zakupu mikrofonu? Ale dowalił. Z tego audioporadnika dowiesz się, co to jest mikrofon dynamiczny, co to jest mikrofon pojemnościowy, jakie są różnice między mikrofonem pojemnościowym a dynamicznym.
Jaki mikrofon dla wokalisty, rapera, podcastera czy lektora? Dynamiczny? Pojemnościowy? Ile wart jest dobry mikrofon? 100? 500? I w zasadzie tu raczej chyba się już nic nie zmieni, więc możemy zamknąć tą opcję, ale mamy zrobiony dźwięk bez tego, brzmi tak. Jaki mikrofon dla wokalisty, rapera, podcastera czy lektora? A z? Dynamiczny? Pojemnościowy? Ile wart jest dobry mikrofon? 100? 500? 1000 bez? Złotych? Czym się kierować podczas zakupu mikrofonu? Z tego audioporadnika dowiesz się, co to jest mikrofon dynamiczny, co to jest mikrofon pojemnościowy, jakie są różnice między mikrofonem pojemnościowym a dynamicznym. No zawodowo moim zdaniem, akurat tutaj Master Assistant się sprawdził. A teraz wywalę ten Master Assistant. Okej, ja go tu wywalę. Wywaliliśmy. Teraz włączymy sobie wersję, wersję Ozon, ale Advanced, a nie Pro, czyli nie tą subskrypcyjną. I wybierzemy, wpiszemy Ozon. Coś źle wpisałem. To jeszcze raz. Ozon. Okej, mamy Ozon 9. Bardzo duże bydle. No i git mamy. Dobra, włączam znowu. Jaki mikrofon dla wokali? No i teraz robimy dokładnie to samo na wtyczce Ozon 9 Advanced. FX system maksymal FX kierować podczas zakupu mikrofonu. Master Assistant. Co to jest mikrofon pojemnościowy? Jakie są różnice między mikrofonem pojemnościowym a dynamicznym? Run assistant, i run assistant, pyk. I on rozpoczyna swoją pracę, analizuje, robi różne rzeczy. Czym się kierować podczas zakupu mikrofonu? Z tego audioporadnika dowiesz się, co to jest mikrofon dynamiczny, co to jest mikrofon pojemnościowy, jakie są różnice między mikrofonem pojemnościowym a dynamicznym. Jaki mikrofon dla wokalisty, rapera, podcastera czy lektora? Dynamiczny? Pojemnościowy? Ile wart jest dobry mikrofon? 100? 500? 1000 zł? Czym się kierować podczas zakupu mikrofonu? Z tego audioporadnika dowiesz się, co to jest mikrofon dynamiczny, co to jest... O, i tutaj już... No i ten się już spisał. Mamy przycisk o nazwie Accept, Accept Processing, czy Accept Processing? Accept Processing. I tu już ładnie oetykietowali ten przycisk, tu nam się nic nie wysypało. Możemy zrobić Accept Processing, a przejrzyjmy generalnie, co tu mamy. Threshold Selling Link, przycisk Link, Threshold and Selling, Transient Emphasis on Throughout Detection, przycisk Link. No tu są takie właśnie, na początku, a w zasadzie na końcu, są rzeczy od limitera, bardzo, bardzo polecam, no nie będę może przeglądał całego systemu Ozona, bo to jest bardzo wtyczka zaawansowana. Jeżeli nam się ten preset podoba, no to dajemy... Accept Processing. Ja zazwyczaj po prostu daję Escape albo Enter, albo zamykam to okno, ale dajemy Accept Processing, no i mamy... Dźwięk zrobiony. No mamy taki dość głośny ten sygnał. Ale okej. Okay. Ile wart jest dobry mikrofon? Jak to brzmi bez? 500, 1000 zł. Czym się kierować podczas zakupu mikrofonu? Z tego audioporadnika dowiesz się, co to jest mikrofon dynamiczny, co to jest mikrofon pojemnościowy, jakie są różnice między mikrofonem pojemnościowym a dynamicznym. Bez? Jaki mikrofon dla wokalisty, rapera, podcastera czy lektora? Dynamiczny, pojemnościowy. Ile wart jest dobry mikrofon? 100, 500, 1000 zł? Nie wiem, czy mi się wydaje, ale
tutaj w tej wersji Advanced, nie wiem, czy ten sygnał nie jest mimo wszystko bardziej zrównoważony niż w wersji Pro, ale może mi się to tylko wydawać, może to być autosugestia. No i jak się okazuje, może bez wzroku osoba niewidoma obsłużyć nawet tak zaawansowane pudło jak Izotope, Ozone i Master Assistanta właśnie w tym urządzeniu. No, polecam zdecydowanie, polecam pobawić się, jeżeli mamy takie urządzenie, również w opcji Ozone Elements jest taki Master Assistant, zresztą w całych tych elementach jest, więc bardzo gorąco polecam. No i cóż, kochani, zrobiłem kurs z Reapera, w zasadzie takie początkowe na razie lekcje, jak ustawić bramkę oraz jak nagrać dźwięk w Reaperze. Następne lekcje już się szykują, w zasadzie kolejna jest już nagrana i będzie niebawem na dobrypoziomdźwięku.pl. Więc bardzo gorąco zapraszam na dobrypoziomdźwięku.pl. Dołącz też do mojej grupy na Dobry Poziom Dźwięku Podcast i już, i stres za sobą zostaw. Trzymajcie się bardzo gorąco, ty się trzymaj, ty się nie puszczaj, no bo później przyjdzie z tego coś złego. Na razie, cześć!